Papa, domku. Jak to pięknie wyglądało. Było, było i się skończyło. Odjeżdżamy. Dojechałyśmy do nowego mieszkania ekipy, bo tutaj ludzie zostają, a my wyjeżdżamy i zobaczcie. Zobaczcie na to. Wow, wow, jaki ten taras jest piękny. Niesamowite i tutaj niesamowicie pięknie. I tu jest łazienka. Łazienka jest wow, 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 wow. Boże, jak tu jest pięknie. Jesus. Jasper, wiesz, że to jest twoje ostatnie wystąpienie w Vlogmasie? Smutno mi, ale nie powiedzieć? Z tego powodu, że to jest ostatnie wystąpienie, tylko dlatego, że wyjeżdżasz. Widać mi w odbiciu. Ja w ogóle sobie... nie wierzę, że tu byłaś 3 tygodnie. Tak, więcej, bo... prawie miesiąc tak. I to jest dziwne, że wyjeżdżasz. Tak. Ja w ogóle jeszcze się z tym nie pogodziłam. Jeszcze jakby nie wiesz, czym będzie ta Teneryfa beze mnie. Smutna będzie. Może nagramy, nie wiem, dajcie znać, czy chcecie, żeby Justyna za kilka dni nagrała taki klip jak tam i zrobię taki, wiesz, dobra, wbitkę dobra. Do vloga, co tam się dzieje na Teneryfie. No bo tutaj tak. Dalej wielki brat będzie was obserwował, no ale kamera wyjeżdża. No smutno nic. Mi, że wyjeżdżasz. Będą za tobą wszyscy tęsknić. Papa. Słuchajcie, mój ostatni posiłek na wyspie to jest coś tak randomowego, że nawet nie będę tego pokazywać Justynie z bliska, bo to są edamame, ziemniaki, hummus, kolendra, ogórek i oliwki. Wszystko wygląda super, powiem ci, że zrobiłaś coś z niczego. Tak? No właśnie. Bo z takim widokiem to ja mogę nawet zjeść samego coś z niczego. Jedziemy na lotnisko! Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Było napisane, że trzeba mieć wydrukowaną kartę, a my nie miałyśmy i jest git. Pozdrawiam. Słuchajcie, stało się. Jesteśmy przy gejcie. Jesteśmy gotowe. Jest ciepło po raz ostatni. It's happening, moi drodzy. Lecimy. Lecimy. O mój Boże. A tego? Kołujemy i chciałam pokazać wam cel. No w sumie mogłabym sprzedać. Tutaj siedzi koleżanka. Jest całkiem dużo wolnego miejsca. Godzina, nie wiem która, po 11:00 są kanapki z odzysku w moim mieszkaniu, jesteśmy w Polsce, bezpieczne i jest dobrze. Drodzy Państwo, jest godzina 12:00, czyli na Teneryfie jest 23:00, także nie ma tragedii. Jesteśmy bezpieczne, jesteśmy mega zmęczone, ale lot był bardzo spoko. I może zakończę trochę taką organizacyjną gadką, bo po pierwsze to był pierwszy lot czwartkowy z Teneryfy. Po drugie samolot był w jakichś 70% pusty, przynajmniej jak sobie spacerowałam do łazienki. Kolejna informacja jest taka, że od jutra, czyli dla was od wczoraj, na Teneryfie są nowe obostrzenia, jest zakaz przemieszczania się między wyspami i w ogóle ponoć jakieś ograniczone możliwości poruszania się po wyspie. Wiem też, że ma być kwarantanna dla powracających z zagranicy za 10 dni wprowadzona w naszym kraju, więc w ogóle sam fakt, że wróciłyśmy bez konieczności jakiejś czy kwarantanny, czy jakichś testów, no to jest super. I też dostałam dużo pytań o to, jak ja się znalazłam na Teneryfie i ja nie robiłam testu, ponieważ przyleciałam w ostatni dzień, kiedy to nie było wymagane. Także nie pytajcie mnie też o wymagane dokumenty, bo ja naprawdę mam już przedawnione informacje i też każda z osób, która tam do nas dołączała, przyjechała na innych zasadach, także naprawdę warto sprawdzać oficjalne informacje. I czy ja coś jeszcze miałam dodać? Chyba nie, chyba tyle, chyba tyle. A, już wiem, tak gadam, gram na czas, już wiem, co chciałam powiedzieć. Jeżeli wszystko poszło zgodnie z planem, to od kilku godzin na kanale Owsianej jest podsumowanie, a raczej cała relacja z Ugotowanych. Już nie mogę doczekać. Już? No bo ten film idzie w sobotę.
I tak, Justyna chyba o 10 wrzuca coś takiego, więc będzie dokładna relacja z każdego dnia, z naszych pomysłów, poniekąd z naszych receptur i nasze wrażenia na koniec, które nagrałyśmy dzisiaj. Więc no, podlinkuję Wam to. W każdym razie od jutra vlogmasy warszawskie, może, chociaż teraz mogę zaspoilerować, wydaje mi się, że zrobię niespodziankę mojej rodzinie i zawitam do domu, więc może będzie ubieranie choinki. Mam nadzieję, że to wypali. Będzie... co będzie? A, będę mówić o książkach, które przeczytałam w tym roku. Jutro będzie o maczy, bo obiecuję to od 1000 lat. I tyle. I tym sposobem będzie już film 25 grudnia. Sorry za moje wysławianie się, ale po prostu... No, 6 godzin lotu z człowiekiem robi swoje. Anyway, widzimy się jutro. Dobranoc. Dzięki za oglądanie. Pa!